przygotowaliśmy szeroką gamę badań skierowaną do społeczeństwa powyżej 18 roku życia. W ramach akcji wykonujemy zarówno badanie ciśnienia krwi, saturacji, składu i analizy masy ciała. Wykonujemy także badanie EKG, USG jamy brzusznej pod kątem chorób cywilizacyjnych. Przygotowaliśmy także ciekawą ofertę, wywiady dotyczące zapobiegania chorobom cywilizacyjnym nowotworowym. Dowiemy się takich podstawowych parametrów jak pH krwi, dowiemy się o zawartości elektrolitów, a więc sodu, potasu, o poziomie hemoglobiny, czyli wszystkie takie podstawowe rzeczy związane z rutyną nowymi badaniami, które świadczą o stanie zdrowia pacjenta. Tutaj także poziom kreatyniny możemy sprawdzić, co wskaże nam, jak pracują nerki tego pacjenta. Jest to istotne. Tak naprawdę całą diagnostykę wstępną zaczynamy właśnie od badań profilaktycznych i od oceny tego, jak wyglądają podstawowe parametry zdrowotne każdego pacjenta. To są bardzo proste badania, które każdy z nas powinien rutynowo, kontrolnie wykonywać co pewien okres czasu po to, by sprawdzić, jaki jest stan jego zdrowia.